Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dzisiejsze moje wystąpienie to właściwie apel, nie pierwszy apel do rządu. Z zainteresowaniem słucham informacji i opinii ekspertów, którzy podkreślają, że styczeń był rekordowym miesiącem pod względem produkcji energii z turbin wiatrowych. Przy wystarczającym wietrze lądowe elektrownie wietrzne pokrywają do 30% krajowego zapotrzebowania na prąd. Jak podkreślił były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff, błędna decyzja rządu w 2016 roku niestety całkowicie zamroziła rozwój lądowej energii wiatrowej. Do 2015 roku mieliśmy bardzo duży przyrost wiatraków lądowych. Wprowadzenie restrykcyjnego prawa, tak zwanej reguły 10H, określającej minimalną odległość budynków mieszkalnych od wiatraków, spowodowało, że po wejściu tej ustawy w życie nie rozpoczęła się praktycznie żadna nowa inwestycja wiatrowa w naszym kraju. Wszystko zostało zablokowane praktycznie ze szkodą dla miksu energetycznego Polski. Mam nadzieję, że ponad podziałami politycznymi dojdzie do porozumienia, bo inwestowanie w OZE jest absolutną koniecznością. Jak podkreślają eksperci, nowe farmy wiatrowe mogłyby zagwarantować od 70 do 133 miliardów złotych przyrostu PKB. Niezbędna jest też równoległa rozbudowa sieci przesyłowych, które dochodzą do granic swoich możliwości. Potrzebne jest nowe prawo. Ponoć nowelizacja ustawy 10H ma trafić w drugim kwartale do Rady Ministrów. Oczywiście jest to temat wrażliwy społecznie, ale tym bardziej trzeba podjąć mądre, rozsądne działania, które przyniosą korzyści nam wszystkim. Sprawa bardzo pilna, nie ma na co czekać. Dziękuję.